Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program w Opinie. Moim państwa gościem jest Michał Wójcik, dzień dobry panie wiceminister dzień dobry sprawiedliwości, dzień dobry, Klub Prawa i Sprawiedliwości, a w ogóle to Solidarna Polska. Zaczynam od zapowiedzi Beaty Szydło. Premier Szydło zapowiedziała przed momentem w TVP, że zaproponuje dziś na rządzie, aby zaproponować pomoc dla rodziców Alfiego Iwansa, tego dwulatka skazanego na śmierć w Wielkiej Brytanii. Co polski rząd może za, zaproponować? że trudno mi powiedzieć w tym momencie. Właśnie od pani redaktor bezpośrednio jadę na Radę Ministrów, więc cieszę się, że będziemy rozmawiali także i o tym temacie. Ale to można tylko, jakoś że... pomóc? Widać, że nawet rząd włoski interweniował w tej sprawie, bo o ile mam dobre informacje, ale mam medialne, zastrzegam tutaj, to rzeczywiście rząd włoski zaangażował się również w tę sprawę bulwersującą, bądź co bądź, bo jesteśmy w XXI wieku i mamy do czynienia z sytuacją, w której w moim przekonaniu są łamane prawa człowieka. No, dziecko, które które walczy o życie, państwo inne, które interweniuje. Już nie, nie mówię tutaj o papieżu, ale państwo inne, które mówi, dajemy obywatelstwo, przewozimy, no i sąd, który mówi nie. A pan jako wiceminister sprawiedliwości ma jakiś pomysł, jak to można zrobić, co można zrobić? Trudno mi powiedzieć, pani redaktor, natomiast powiem tak, to jest pewien taki głębszy problem, bo jest problem dotyczący praw człowieka. Ja się zajmuję na co dzień właśnie problematyką dzieci, na przykład umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. To jest problematyka. Podobna trochę i się zderzamy z tego typu sprawami, gdzie sądy innych państw, często o których się mówi, no bardzo praworządne państwa, różne państwa na świecie, gdzie rzeczywiście mowa jest o tym, że jak dziecko się na przykład bierze jest Polakiem i umieszcza w rodzinie zastępczej, to w rodzinie, gdzie się dziecko na przykład nie rozumie, co się do tego dziecka mówi. No, to są łamane prawa człowieka, konwencja praw dziecka. Wydaje mi się, że, że tutaj w przypadku Alfiego ta konwencja również jest łamana. Nie czy Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się tą sprawą, Odmówił. Ja mówię, nie, nie mam takiej wiedzy, ale tutaj ewidentnie widzę łamanie prawa człowieka. Ale po co składać takie obietnice? Bo to są trochę niewykonalne obietnice, takie jak złożyła wicepremier Szydło. Zamiast na przykład jednego telefonu do zaprzyjaźnionej przecież partii konserwatystów, którzy rządzą w tej chwili Wielką Brytanią. Mateusz Morawiecki wyciąga telefon, dzwoni, nie, interweniuje, pani, pani, my tak, prosi. To, 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 to ja bym tutaj nie ironizował sobie w tej, w tej sytuacji. Ja nie Natomiast druga strona medalu jest taka, że trudno też być obojętnym. No, sądzę, że wielu yy, i czytelników, i, i telewidzów bulwersuje ta sprawa, no, bo to jest problem rzeczywiście pokazujący, obrazujący, co się dzieje z prawami człowieka w XXI wieku. I to jest problem nieco szerszy, więc oczywiście możemy zabywać się obojętnie, powiedzieć, że nas to nie dotyczy, nie interesuje nas to, ale problem, jak mówię, jest głębszy, bo on dotyczy także na przykład dzieci, naszych rodaków, którzy są poza granicami kraju, gdzie często są te dzieci umieszczane w rodzinach, na przykład, gdzie nie mówią o swoim języku, i też jest dyskusja o prawach człowieka, i sądy tych krajów mówią, nie, nas to nie interesuje. To, że jest konwencja praw dziecka, nas to nie interesuje. No ale wy coś robicie w tej sprawie, czy nie? No tak. W sprawie tej, między innymi, walczymy o zmiany w rozporządzeniu Bruksela 2bis. Negocjujemy w tej chwili z różnymi krajami, wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Taki przepis, który mówi o tym, że musi być zachowana tożsamość dziecka. I to wynika z konwencji praw dziecka. Czyli jeżeli dziecko mówi w języku polskim, ma określoną tradycję, kulturę, religię, to ma być jego tożsamość zachowana. W sprawie Alfiego Iwansa pojawiły się już komentarze takie, że premier Bata Szydło najpierw powinna zadbać o tych naszych polskich rodziców. Niepełnosprawnych, tych, którzy protestują w Sejmie, a dopiero później zajmować się zagranicą. Tak, ale muszę pani powiedzieć, że pani redaktor, może pewien fakt przytoczę, który nie jest znany w mediach. Medium. Pani premier Beata Szydło zajęła się tym tematem. O tym się nie mówi, ale na komitecie społecznym, właśnie, którym kieruje pani premier, rozmawialiśmy o tym. Został poproszony pan minister Michałkiewicz, pani minister edukacji. Pamiętam tą dyskusję. Ona została w trybie takim ekstraordynaryjnym wrzucona do, do agendy spotkania, która dotyczyła innych tematów zupełnie, i pani premier żywo interesowała się tą problematyką, rozmawialiśmy, w jaki sposób można pomóc. To Ale w Sejmie jest, się nie pojawiła. To nie jest prawda, to Pan Premier decyduje, tak mi się. Pan premier zdecydował, że, że idzie sam, więc no tutaj trudno jakby mi wchodzić. Czyli jakby, co, to nie to, tak że nie chce z panią tą Szydło? albo nie chce pani, jej. dać? Pani tam? Redaktor, ja. Mówię o pewnej, pewnym fakcie, który miał miejsce. To znaczy taki, że pan premier rzeczywiście pojawił się, ministrowie się pojawili i dziennikarze atakują polityków Prawa i Sprawiedliwości nie, nie wiedzieć dlaczego. Dlatego, że wie pani, takie spotkania są bardzo trudne. Ale jakąś nowy, wyjątkową empatią przecież politycy obozu dobrej zmiany wykazują się, przychodząc jednak do rodziców, bo to jest problem niezałatwiony przez wiele lat i pani tak no. samo wie, jak i ja, a nie jest łatwo iść politykowi i rozmawiać w tej sytuacji. To jest bardzo, I to jest bardzo trudna rozmowa że się pojawił i minister rodziny i wiceminister rodziny. Naprawdę. Ale... Natomiast w przypadku pani premier Beaty Szydło, ona tym tematem zajęła się na komitecie społecznym i wiem to, bo byłem, uczestniczyłem w tym posiedzeniu. Panie ministrze, ale pan mówi o empatii, a wczoraj wicemarszałek Sejmu, tak, Ryszard Czarn Terlecki, który mówi o tym, że mm, o rodzicach, że trzeba nie mieć serca, aby trzymać niepełnosprawnych w Sejmie. czyli Ci rodzice nie mają serca, że ich nie trzymają w Sejmie. Zgadza powiem, się Pan? Powiem tak, to znaczy, ja wiem, że empatii ma bardzo dużo Pan marszałek Terlecki, którego ma okazję znać od prawie trzech lat. I tutaj jeżeli jest próba jakiegoś wyszukiwania no wie pan, w jakimś zdaniu, które się wypowie, że jest jakaś, nie wiem, odrobina chociaż złośliwości, to jest jednak nadużycie. Tak mi się wydaje. Natomiast natomiast chcę powiedzieć tak, no media mają prawo do tego, oczywiście. Natomiast chcę powiedzieć tak, szukamy kompromisu. I w jakim sensie no, mocno wyszliśmy naprzeciw, jako rząd, przynajmniej jeżeli chodzi o rentę socjalną. Pani wie, no przecież temat, który nie był załatwiony. No, gdzie niepełnosprawni chodzą po ulicach? Dobrze, no, jeżeli jedziemy do innych krajów, to ja się czasami dziwię, to jest masa niepełnosprawnych. W Polsce też ta społeczność jest bardzo szeroka, tylko tak, nikt się tym nie zajmował. I oni jeszcze mają swoje oczekiwania o wiele większe, a poseł Stanisław Pięta zaproponował wręcz, aby ich wynieść z Sejmu nie i oddać zuprawnie. w ręce policji. Niepotrzebna wypowiedź wypowiedź. Niepotrzebna tylko. No, niepotrzebna, nie powinno być e, takiej sytuacji, takiej wypowiedzi w ogóle. E, dlatego, że e, trzeba szukać zawsze rozwiązania, jakiegoś kompromisu. E, e, I ten kompromis jest szukany. I przyzna pani, że jednak, no, ja nie przypominam sobie w ostatnich latach, że politycy e, jednak w czasie tego rodzaju protestów bardzo delikatnej sprawy, bo, bo rzeczywiście ci ludzie są pokrzywdzeni bardzo i, i mamy tego całkowitą świadomość. Jednak pojawiali się, pojawisz, się premier, e, pojawił się pan premier.

ostatnie pytanie, już kończąc ten temat. Jako poseł, jako poseł, wiceminister, wyjedzie pan z czystym sumieniem na majówkę. Ci ludzie, którzy tam zostają w Sejmie, życzą politykom, obozu rządzącego, dobrej zmiany. Grillujcie sobie, my tu zostaniemy. Powiedziałem jeszcze raz, trzeba rozmawiać. Ja nie grilluję sobie, pani redaktor. i Spędzę zapewne nad papierami ten weekend i właśnie paradoksalnie właśnie zabiegając o dzieci. No nie, nie dalej jak dzisiaj przed godziną bodaj pojawiły się pierwsze informacje. Trójkę dzieci wyjęliśmy z Jugendamtu Niemieckiego. To też tak nie jest. Wyjęliśmy, czyli? To znaczy, że wróciły dzieci do matki po kilkunastu miesiącach, więc ta tematyka jest mi trochę bliska. Dosyć bliska ze względu na to, czym się, czym się, czym się zajmujemy. Która wierzyć, to jest sprawa? To jest sprawa, która przed kilkunastoma miesiącami zaczęła się, kiedy trójka dzieci została odebrana matce w Niemczech i umieszczona w różnych ośrodkach. Przez wiele miesięcy walczyliśmy, mamy sukces. Wczoraj było orzeczenie prawomocne sądu. Niemieckiego, pełnia praw władzy rodzicielskiej, wraca do matki. To jest, wie pani rozmawiałem z matką, już. zadzwoniłem do Niemiec, więc jeżeli pani redaktor mówi, czy będę grillował, nie będę grillował. natomiast... To grillowanie nie, też to nie jest nic To nie, złego, nie jest nic złego, oczywiście. No. Natomiast pani powiedziała to w kontekście tego, czy, czy mnie to nie interesuje. Ro, nie. Interesuje mnie bardzo. Tak jak każdego Dobrze, polityka. te dzieci już wróciły, jest, czy wracają? Yy, już wróciły według mojej już wiedzy, wróciły, tak. już są. I jest matem. pełnia władzy rodzicielskiej. To jeszcze a propos dzieci, bo wczoraj pan zapowiadał, że w sprawie porwanych we Francji bliźniaczek z polskim tak. obywatelstwem resort sprawiedliwości wystąpił do francuskiego tak. Ministerstwa Sprawiedliwości. No dobrze, ale co dalej? No bo wystąpił do ministerstwa mhm. i... Panie redaktor, proszę pamiętać, że ta sprawa jest rozgrywana poza granicami Polski, ponieważ mamy do czynienia z obywatelką Polski, która Pan mieszkała... Pan się tym jednak... zajmuje, dlatego pytam. Tak, ale pozwolę pani, że wyjaśnię. Której małżonek czy partner brytyjczyk po prostu porwał te dzieci, bliźniaczki. Dramatyczna tak, sprawa. Tak, przed Wielkanocą. Ponieważ one są Polkami. U nas obowiązuje prawo krwi, więc matka jest Polką, dzieci są również Polkami. My jako organ centralny, jako Sprawiedliwości i możemy stać również z boku. Poleciłem natychmiast kontaktowanie się i z rodzicami, rozmawialiśmy, roz rozmawialiśmy z matką, rozmawialiśmy z jej bliską, również osobą, instruując, co należałoby zrobić w takiej sytuacji. I oczywiście my nie mamy instrumentów, żeby ścigać w całej Europie tego człowieka. Zależy nam na dobru dziecka. No właśnie, no to ja się dlatego pytam, no i co właśnie, co, co dalej? No, tak? Gdyby rzeczywiście dzieci przebywały w Polsce, wówczas no, trzeba by było złożyć wniosek w trybie konwencji haskiej. No, poinstruowaliśmy o tym i zadeklarowaliśmy oczekiwaliśmy, że pełną informację, jeżeli tylko będzie oczekiwać jakąkolwiek pomoc, wydaje mi się, że, że tutaj może na państwo polskie liczyć, Jakaś tak, że znaczy, że odpowiedź strony francuskiej była, tak, czy nie? Była odpowiedź strony francuskiej. Od razu wystąpiliśmy o to, żeby szczegółowo nam, nas poinformować, co się stało w tej sprawie, ale pozwoli pani, że zostawię to dla siebie. 15 dni więzienia za drobne przestępstwa, jako przestroga na całe życie, takie rewolucyjne zmiany w kodeksie karnym zaproponowało wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości. A gdzie tych wszystkich drobnych przestępców będziecie umieszczać? chodzi o tych, którzy będą na 15 dni skazani. No. To jest bardzo ciekawa rzecz, której w ogóle nigdy nie było, panie redaktor. No no, ja się dlatego no pytam, bo dobrze nie wiem, może być... czy zniknęło no jak, bo, nam przepełnienie więzienia. więzień. Nie, nie, nie. Nie, nie zresztą, zginęło. zresztą, wie pani, to nie jest też tak, że jest największy program, program modernizacji służby więziennej prowadzony właśnie teraz, w czasach Prawa i Sprawiedliwości. I w więzienia są no, strasznie zaniedbywane, były przez lata. No, w ruinie jest wiele więzień. Taka jest no, dlatego prawda. ja się pytam, gdzie tych drobnych przestępców. Natomiast drobni to nawet mogą być w tak zwanym systemie dozoru elektronicznego. Nawet jeżeli jest kara wymierzona do roku, to nawet mogą odbywać w warunkach wolnościowych karę. Natomiast w tym przypadku jest dosyć ciekawe. 15 dni. Nie, no to minister znaczy, żeby... mówił, że te 15 dni do no tak, mówił to w więzieniu, tak. On było... ja mówię o innych sytuacjach. Natomiast e, proszę pamiętać, że osoba, która jest skazana na półtora roku pozbawienia wolności, wcale nie musiałaby odbywać tej kary. Jeżeli przejdzie ten przepis, to znaczy, że sąd będzie mógł zastosować karę 15 dni, żeby tym mhm. człowiekiem począstnąć trochę, że natomiast jednocześnie, żeby to miał rzeczywiście Spełniają taką funkcję resocjalizacyjną. Nie musi siedzieć półtora roku w więzieniu, niech ten pozostały czas będzie okresem próby. Zawieźmy ten czas. Chodzi o to, żeby wchodząc do więzienia, no, dostając się do więzienia, no, będąc skazanym, on po prostu nie wszedł w to środowisko, które rzeczywiście spowoduje, że on nigdy już z tej drogi złej nie zejdzie. I to jest bardzo ważne. Więc tego do tej pory nie było. No tak, W sumie, no, wchodząc w to środowisko, wchodzi też że w to środowisko w więzieniu. No, ale, dobra, ale przez 15 kara dni, od... a półtora roku no, przyzna pani, że to jest różnica. To jest bardzo dobre. No, przecież przez eksperci, z tego co dobra. ja wiem, to pozytywnie odbierają. to. Kara od 3 miesięcy do 5 lat za e, przekręcenie licznika samochodu. To nie jest przy, przesada? Nie wiem, to jest problematyka, którą zajmował się pan e, minister. Jaki? E, i, i, wydaje mi się, że nie. To jest e, wiadomo, problem, z którym się spotykamy na co dzień. No. Boże, ja nigdy jakby rzeczywistości, no, w praktyce się nie spotkałem, ale faktem jest, że jest to problem niemały. Tak jak i wiele przestępstw, o których rozmawiamy, nie tylko tych najpoważniejszych, ale także kwestie w kradzieży, czy też kradzieży tablic, czy też korzystania z kart kredytowych, w, w, tak naprawdę wybierania pieniędzy z cudzych kont. No, też to nie było regulowane do tej pory. Nikt nie wiedział, czy to jest oszustwo, czy kradzież z włamaniem. Co, jak, jak, jak przyjąć, jeżeli ktoś komuś bierze kartę, na przykład, to jest kradzież. Nadzież, tak? Ale jeżeli już korzysta z konta cudzego, to co to jest? Włamanie czy oszustwo? Bo sądy mają z tym problemy. Więc my to definiujemy. Tak jak w wielu innych przypadkach. Piramidy finansowe, sprawy liczbarskie. Szeryfowie jednym słowem. Szeryfowie no Jednak, jednak Tak, dlatego to jest rewolucja. To jest rewolucja. To już... Trzeba było to zrobić 28 lat temu. Ostatni temat. Prezydencki minister Paweł Mucha zapowiada, że nie wyobraża sobie, aby nie było prezydenckiego referendum. Aby ten pomysł prezydenta nie wszedł w życie. Pan sobie też nie wyobraża? To jest sprawa która jest poza mną. Jakby tutaj rozumiem, że przedstawiciele pana prezydenta spotykają się, będą rozmawiali z panem marszałkiem senatu i decyzja jakaś zapadnie. No, pozwoli pani, że, że tutaj jednak nie będę się wypowiadał w tej sprawie, dlatego że to jakby leży już poza zakresem tych obowiązków, którymi się zajmujemy. Nie jest zasadzie. pan politykiem, politykiem, więc pani Obo... mówię, że Obo... na to zostanie znam... znalezione dobre rozwiązanie. Zapewniam panią. Twardziele w nie nie są w, w pałacu prezydenckim. Państwa. Proszę. Twardziele są w pałacu prezydenckim. Wbrew partii, wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu referendum ma się odbyć. Pani redaktor, wyczuwam ironię w pani głosie od, początku, od początku programu. Szukamy rozwiązania także w, te, w tej sprawie. Ale pan uważa, że to referendum powinno się odbyć? Pan jako pan. Pytanie jest, kiedy, jeżeli, czy termin jest dobry, czy, czy nie powinien być przesunięty. Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo pani, jestem przedstawicielem rządu. Muszę pamiętać, że każdy, każde moje słowo i każde zdanie będzie pięć razy u pani w redakcji mielone i sprawdzane, co powiedziałem. Więc pozwoli pani, że powiem, leży to poza zakresem moich kompetencji i wiem, że w tym zakresie zostanie znalezione rozwiązanie w rozmowie pana marszałka Karczewskiego z przedstawicielem mi prezydenckiego. Dziękuję bardzo. Moim państwa Dziękuję gościem bardzo. był Michał Wójcik, wiceminister sprawi sprawiedliwości, a ja zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przed...